live będzie poświęcony nieruchomościom, będzie poświęcony trudnym sprawom w nieruchomościach i w zarządzaniu nieruchomościami w czasie kryzysu. Naszym dzisiejszym gościem jest osoba, którą chciałbym przedstawić, ale wielu osobom prawdopodobnie nie muszę przedstawiać, bo ją znacie, Magdalena Adigwe. Magda, jakbyś mogła powiedzieć Cześć. Parę słów o sobie, czym się teraz zajmujesz, co dokładnie robisz, w czym możesz pomóc, a ja się jeszcze tu zajmę taką drobnymi rzeczami do pomocy w tym, co robimy. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w tych trudnych czasach. Mam nadzieję, że jakoś nam ten wasz, nasz live rozweseli was. Miało się rymować, ale nie umiem aż tak dobrze rymować. Jak powiedział Szymon, ja zajmuję się nieruchomościami, jestem inwestorem w Wielkiej Brytanii, mam portfolio i Rent to Rent, i HMO, i Buy to Let, i zarządzam też, jestem współwłaścicielem agencji nieruchomości, zarządzam też nieruchomościami, więc myślę, że dobry temat wybraliśmy do tego. Uczę ludzi, jak zacząć z niewielkim kapitałem, jak zacząć od sourcingu, od rent to rent i pokazuję, że jest to możliwe, mimo tego, że nie jest to łatwe. Okej, czyli wiemy, że można, ale wiemy o tym, że nie zawsze to jest takie proste, łatwe, jak niejednokrotnie mówią. Magda, dokładnie. Jakbyś mogła troszeczkę powiedzieć, jak obecnie wygląda rynek tutaj, o właśnie sobie nawet przygotowałem, żeby to ten, jak obecnie wygląda rynek nieruchomości i jeśli chodzi o wynajem domów i mieszkań? Czy to dalej żyje, czy to umarło wszystko? Wiesz co, na pewno jest ciężko, no bo jak wiemy, mamy pandemię. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że następne 3 tygodnie będziemy siedzieć w domu i te wszystkie regulacje dalej będą podtrzymane. Jeżeli chodzi o takie wytyczne rządu, to poprosił, powiedział, że ma być ograniczona liczba właśnie wynajmów, czyli wprowadzeń do nowych domów, tak? Czyli jeżeli już coś jest w trakcie, no to jeżeli dom jest pusty, to można, jeżeli nie jest, trochę jest to ciężko czasem zinterpretować, tak? No bo wiadomo, każda sytuacja jest inna. Jeżeli jest jakaś sprzedaż zaczęta, no to mamy się nie wycofywać, ale powinniśmy poprosić o przedłużenie kredytu. No i jak najmniej, że tak powiem, zachować tą zasadę, żeby się nie przemieszczać bez potrzeby. Wiadomo, że przeprowadzka z tym się wiąże, więc na dużo jest takiej, moim zdaniem, dużo takich sprzecznych trochę informacji, bo na różnych forach, szczególnie angielskich forach, właśnie ludzie zabraniają, w sensie mówią, że nie powinno się teraz wynajmować. Co z takim HMO na przykład, tak? Masz jeden pokój i ktoś się nowy wprowadza, jak to zminimalizować to ryzyko? Cokolwiek jakby myślimy o tym, co się dzieje, to jednak no, są zasady i jakby można się, czy trzeba jakoś ich przestrzegać, albo przynajmniej zrobić wszystko, żeby to ryzyko zminimalizować. Myśmy mieli taką rozmowę z councilem, z miastem w Coventry niedawno, ponieważ mieliśmy kobietę, która miała się wyprowadzić z takiego emergency zakwaterowania, które jest jej dane na jakiś okres czasu, żeby po prostu sobie poprawiła sytuację, ale jej dziecko ma astmę, no i ona dostała jakby od GP, od lekarza, powiedział jej lekarz, że przez 3 miesiące nie powinna w ogóle wychodzić z domu, tak? No i ona teraz ma się wyprowadzić, już jest jakiś dom gotowy, council nie ma nic przeciwko temu, no, a z drugiej strony ona mówi, że nie, no bo to jest ryzyko dla niej. Wiadomo, każda sytuacja będzie inna, wydaje mi się, i trzeba będzie to rozpatrzyć, więc na rynku nieruchomości jest trochę zastój, myślę, że dużo ludzi czeka, patrzy, co się będzie działo, banki trochę różne informacje są przekazywane, tu mówią, że nie można zrobić refinance, inni mówią, że przeszło, też brokerzy o tym mówią, że każda sytuacja jest inna i co chwilę dostają inne wytyczne i trochę jest taki bałagan i bajzel i wszyscy patrzą, co się będzie działo na takim. Czyli generalnie tak jakby wszyscy stanęli, takie Mexican standoff, okej, stoimy, patrzymy się, co to będzie, kto jak się zachowa, ale tak jak tutaj właśnie pytanie, czyli jednak jest jakiś ruch, bardzo mały, ale jest,
w wynajmie domów i mieszkań. Tutaj bardzo fajnie powiedziałaś też o jednej z rzeczy, a mianowicie o tym, że macie, że wasza agencja ma kontakty z lokalnym councilem, prawda? I w tym przypadku dostajecie tak jakby te emergency. Czy twoim zdaniem należałoby teraz właśnie zwrócić się jako landlord do Cancili o pomoc, bo być może oni mają teraz zapotrzebowanie, że muszą ludzi gdzieś upchnąć. Chciałam tylko powitać tutaj, cześć Przemysław, cześć Marcin, witam was wszystkich serdecznie. I tak i nie, Szymon, to zależy z jakim Cancilem mam do czynienia, ponieważ są Cancile, w których referral tak zwany do, jeżeli powiedzmy jesteś w sytuacji, kiedy możesz się stać bezdomny, to możesz po prostu wejść do jakiejkolwiek organizacji charytatywnej i jakby oni ci dadzą albo powiedzą ci, gdzie masz iść, tak? Są kancile, przez które pracują tylko na zasadzie referral od nich, czyli musisz się zgłosić do kancilu. Każdy kancil ma tak naprawdę obowiązek, duty nad takimi osobami, ale bardzo często kancile nie biorą sobie po prostu jednego landlorda tutaj, drugiego landlorda tutaj, tylko mają agencje albo firmy zarządzające, ponieważ jakby z ich perspektywy to było trochę dużo roboty. No wyobraź sobie, że masz 50 landlordów i każdy z nich do ciebie pisze, dzwoni, bo co się stało, tak? Dokładnie, zarządzanie portfolio. Jakby, jeżeli mówimy o inwestycji w nieruchomości, to często jest to takie, wiesz, atrakcyjne, ekscytujące i super, ale tak naprawdę nasze pieniądze pochodzą z tego, jak dobrze zarządzamy portfolio, tak? Tak jak ty zarządzasz biznesem i jak dobrze tym biznesem zarządzasz, tak samo my zarządzamy portfolio i kancele raczej nie biorą pojedynczych osób, one muszą wiedzieć, że to są, że naprawy będą zrobione, że będzie to, co jest potrzeba, tym bardziej, że to nie jest takie proste, że to zarządzanie, jak wiesz, rodziną, której wynajmiesz i po prostu ich nie widzisz przez następny rok. Okej. Okay. Dobrze, to przejdźmy do następnego jakby zagrożenia. Jakie są największe zagrożenia na daną chwilę dla landlordów właśnie związane z tą sytuacją? Czy, nie wiem, są jakieś zakazy, czy są jakieś rzeczy, których oni nie mogą robić? I w jaki sposób właśnie, jak ty to widzisz, jako też landlord, bo ty też jesteś osobą, która posiada portfolio swoje. Wiesz co, na pewno są ograniczenia, jeżeli chodzi o eviction, czyli wszystkie eviction były wstrzymane, tak, przez sąd. Generalnie w Anglii prawo w ogóle wyrzucenia kogoś z domu, to nie tak, że ktoś sobie nie płaci, po prostu można sobie go wyrzucić, kiedy się chce. Jest trzeba wiedzieć, co kiedy zrobić, jakie sekcje, kiedy komu dać i tak dalej, więc nawet słyszałam od niektórych znajomych, że jak już mieli zaczętą ten eviction proces, tak, czyli już to section 21 było dane i już była sprawa w sądzie, to i tak jakby zostały to te wszystkie eviction wstrzymane, więc naprawdę niektórzy landlordi mieli, nie wiem, 6 miesięcy, ktoś im nie płacił, już doszli do tego momentu, że już jesteśmy w sądzie, tak, już mają zaraz dostać ten behind, a tutaj jest teraz cięcie i znowu muszą czekać, więc na pewno w takich sytuacjach, kiedy mamy złych tenantów, tak, tenantów, którzy nam nie płacą, którzy niszczą mieszkanie, to jest to dosyć trudny okres, ponieważ nie możemy ich wyrzucić legalnie. Czy to w twoim zdaniem nie będzie rodziło, że oczywiście sami wiemy, że wielu tenantów jest bardzo dobrze poinformowanych, tym bardziej, że to było mówione w telewizji, że to im da pozwolenie, czy wręcz przyzwolenie takie, aha, nie płaćmy, bo nas i tak nie wyrzucą. Czy to nie jest właśnie w drugą stronę, nagle uderzy bardzo mocno w landlordów, którzy mogą odczuć te skutki finansowe dosyć mocno? Na pewno uderzy w landlordów, którzy źle jakby dobrali tenantów, nie zrobili wszystkich checks, tak, czyli nie zrobili jakichś sprawdzenia. Wiadomo, że często jest tak, że ktoś po prostu był dobrym tenantem, a traci pracę i naprawdę jest w trudnej sytuacji, ale wydaje mi się na portfolio, które mamy ponad 60 unitów, które mam w rent-to-rent i moich własnych, no to zdarzyła się jedna osoba, która powiedziała, że naprawdę żona straciła pracę i zapłacą połowę, a po prostu w przyszłym miesiącu nadrobią. I wydaje mi się, że jeżeli dobrze wybrałeś coś, na pewno stracą ci, którzy mieli złych tenantów i którzy już mieli jakiś problem z nimi, tak, no bo tak jak mówisz, ktoś sobie ile było takich kampanii na Facebooku, żeby nie płacić czynszu landlordom, zaraz jak się dowiedzieli, że jest holiday,
Czyli landlord to ten zły kapitalista, który chce zabrać od nas pieniądze i jeszcze nam daje mieszkanie, które będzie za małe, za ciasne i tak dalej, prawda? Naprawdę patrząc, jak masz już zarządzać jakimś większym portfolio i widząc, jak często ludzie wykorzystują sytuację, jak na przykład, no nie wiem, ktoś nie płaci czynszu, a ty i tak musisz na przykład nie wiem, wymienić nowy boiler i robisz wszystko, co możesz, a oni i tak zalegają z czynszem, no to ja nie dziwię się, że niektórzy landlordzi się wycofują z tego biznesu jakby i niektórzy mają, wiesz, mają bardzo złe opinie na temat tenantów, tak? Wydaje mi się, że trochę jest tak, że jak szukasz dobrych ludzi, to ich znajdziesz, jak szukasz złych, to ich też znajdziesz. Często jest tak, że źli landlordzi, czyli tacy, którzy mają gdzieś domy i mają gdzieś, żeby zrobić naprawy, no to po jakimś czasie ci tenanci się robią źli, tak? No bo też mają gdzieś. No bo też już to mają robisz, to ja tobie też nie. No dokładnie. I teraz jest taki moment pewnie, kiedy jeżeli mieli jakieś sprzeczki wcześniej o na przykład naprawę czegoś albo coś było niezrobione, no to teraz jest taki dobry moment, żeby... Czyli ta góra już doszło do takiego kulminacyjnego punktu, kiedy to już będzie ten zapalnik do tego, że to może wszystko mogę wybuchnąć i właśnie mamy ten wybuch. Zanim przejdę do kolejnego pytania, chciałbym Was tutaj wszystkich pozdrowić i przywitać, ponieważ widzę, że teraz bardzo dużo nowych osób doszło w przeciągu ostatnich kilku minut. Dzisiaj wspólnie z Magdą mówimy i rozmawiamy na temat, jak zarządzać nieruchomościami w czasach kryzysu, co zrobić, jak się przygotować do tego wszystkiego. Więc witam Was wszystkich tu bardzo serdecznie. Bardzo będę zadowolony, będziemy również zadowoleni, jeśli będziecie zadawać pytania. Jeżeli jesteście super landlordami, to proszę opiszcie Waszą sytuację, jak tam u Was wygląda sprawa. Również będziemy miłe tu będą oklaski dla Was za wszelkiego rodzaju lajki, serduszka, nie lajki, jakiekolwiek reakcje z Waszej strony oraz jeśli macie możliwość udostępnić tego live'a, tu również serdeczne podziękowania od nas. Magda, no więc tak, no więc już wiemy o tym, że landlordzi mają niefajnie, nie mają lekkiego życia w związku z sytuacją, która jest... Chyba nigdy nie mieli, Szymon, bo zawsze są to... Nie, no jak to nigdy landlordzi nie mieli, jak wszyscy teraz idą i wszyscy, ktokolwiek zarabia na nieruchomościach, wszyscy teraz na nieruchomości kupują, wynajmują, to jak to? To przecież to jest taki piękny biznes, że jak to nie byłoby fajnie. Było fajnie, trochę jest teraz trudniej aktualnie. I czy według Ciebie... Oczywiście ciężko jest mówić, jak to się mówi, że mleko się już rozlało, żeby się nie rozlewało, tak? Czy była szansa na to, żeby się przygotować do tego? Oraz czy są jakieś możliwe rzeczy, które możemy zrobić teraz, aby się ustrzec przed jakimiś wielkimi problemami co do tego jako landlord? Tak, wiesz co, w ostatnim moim tam nagraniu na moim fanpage'u właśnie mówiłam o tym, moim zdaniem teraz jedno z najważniejszych zadań, jakie każdy, kto ma już jakieś portfolio jest, to jest dobry management tego portfolio, tak? To jakby, jeżeli zaczniemy panikować i skupiać się na czymś innym, a czy powinniśmy teraz kupować, a czy sprzedawać, a czy jeżeli mamy portfolio, które nam przynosi zysk i z tego zysku my żyjemy, no to ochrońmy ten cash flow, tak? Ochrońmy ten dochód, który mamy, bo wiadomo, szukać nowych rozwiązań często w ostatnim paru tygodniach ludzie się ze mną kontaktowali, czy że chcieliby zrobić coś innego, albo może coś sprzedawać, albo może, wiesz, jakby dużo jest myśli, no bo każdy szuka rozwiązania, a przynajmniej każdy, co jest przedsiębiorczy, szuka rozwiązania, ale skupmy się przez chwilę na tym naszym portfolio i na tym, żeby nim dobrze zarządzać, bo to są pieniądze, które nam zapłacą rachunki i pozwolą przeżyć ten okres, powiedzmy, tego kryzysu, tego, co się teraz dzieje. Więc pierwszą z takich rzeczy, którą jakby dobrze jest, żebyśmy zawsze sprawdzali dobrze tenantów i żebyśmy naprawdę byli tacy dosyć rygorystyczni z tymi sprawdzaniami ludzi, bo często jest tak, że po prostu ktoś zadzwoni, ok, mam pokój, dobra, wprowadź się, bo my chcemy jak najszybciej te pieniądze dostać, ale wyrzucić ludzi z domu w Anglii jest o wiele ciężej, niż im po prostu nie zaproponować domu, więc jakby to było, to trzeba było zrobić przed, tak, żeby mieć naprawdę ludzi, którzy są, którym ufamy, którzy są dobrzy, którzy się zajmują domem i którym wiemy, że nawet jeżeli coś się dzieje, tak, no bo tak jak w biznesie mamy taki moment, że coś się dzieje, no to po prostu z nimi możemy porozmawiać. Jak możemy przejść teraz ten problem? Dobra, ty masz taki problem, no ja też muszę z tego jakoś żyć, co możemy zrobić? No bo łatwo jest powiedzieć, że ktoś nie będzie teraz płacił, i na przykład przesunę mu opłaty
na następne 2-3 miesiące, no ale czy on później będzie w stanie opłacać o wiele większy czynsz, na przykład przez parę miesięcy, żeby to spłacić? Na większości domów płacenie, nie wiem, dodatkowych 400 funtów to jest bardzo dużo. Właśnie, bo to w tym momencie się gdzieś to skumuluje, tak? Ta ilość płatności tego wszystkiego przyjdzie. Nie płacimy teraz, bo zjadamy to wszystko. Jak to będzie wtedy wyglądało? No, jest to trudne decyzje, sama wiesz, bo są to niejednokrotnie decyzje, żeby wybrać mniejsze zło czy lepsze zło. Czasami z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia landlorda, tak? Nie krzywdzisz nikogo, czy nie chcesz skrzywdzić, ale druga strona może to odebrać inaczej, czy ty chcesz ją skrzywdzić, więc no, są to rzeczy, które... Na pewno bym popatrzyła, wiesz, Szymon, też na to, jakie mamy umowy teraz, no bo jeżeli, powiedzmy, komuś się kończy umowa za tydzień, dwa na przykład, no to dobrze jest mieć takie rozmowy już wcześniej, tak, już przez miesiąc, przed, żeby wiedzieć, co jako biznes, ty też próbujesz przewidzieć swój kaszu, tak, chcesz wiedzieć, tak, ilu będziesz miał klientów za jakiś czas i tak samo jest z nami, więc nie wiem, czemu często landlordzi zostawiają takie rzeczy do samego końca, tak? Aha, tydzień temu mu się skończyła umowa, no to teraz się porozmawiajmy. Albo miał zapłacić dwa tygodnie temu czynsz, ale nie zapłacił, a jeszcze nawet się nie zapytałem go, czemu. Jeżeli ktoś na przykład zawsze płacił, a znamy naszych tenantów, i nagle nie płaci, nie zapłacił tego samego dnia, to musimy z nim porozmawiać, tak? Nie trzymajmy tego do, wiesz, 2-3 tygodnie, no bo już się znowu akumuluje ten następny miesiąc czynszu za chwilę, więc na pewno sprawdźmy, jakie mają umowy. Jeżeli były jakieś naprawy, których myśmy nie naprawili, bo wiesz, jakoś to się tam zapomniało czy coś, no też nie chciałbyś, żeby się teraz wyprowadzili z tego powodu. Bo będą mieli ten pretekst, prawda, do tego, bo będą mieli ten pretekst, bo teraz ludzie użyją tego i będą ludzie, którzy użyją tego i to tak samo w biznesie, myślę, w każdym innym serwisie, gdzie będzie tak, o, ale właśnie nigdy nie byłem zadowolony, no to teraz właśnie mam taki powód, wiesz, co chodzi? Tak. I tak samo będzie w tym przypadku, więc na pewno sprawdzić umowy, sprawdzić, co się z nimi dzieje. Na dużych grupach jakichś takich nieruchomościowych były takie, powiedzmy, jak się zaczął ten lockdown, no to było takie poruszenie, żeby zadzwonić do tenantów i się zapytać, jak się czują. Ja sam się, no dobra, teraz ja zacznę do wszystkich dzwonić, a to jak tam ten czynsz przy miesiące? I oni, to nie możemy zapłacić, wiesz, też... Nie dawać pretekstów, tak? Bo to w tym momencie pytasz się, czy będziecie mogli zapłacić, to nie, pyta się, czy możemy zapłacić, czyli... Może nie możemy. Nie wiem, no właśnie, a nie wiem, może zapłacę, może nie, tak? Bo dodatkowo też pamiętajmy, tak, że poza samym czynszem w grę wchodzą, załóżmy, jeśli mamy mega, mega, bardzo, bardzo złego tenanta, w grę wchodzą wszelakiego rodzaju media, które potem też będą w pewnym stopniu gdzieś ciążyły na adresie, ktoś przyjdzie, odetnie prąd, wodę, gaz, czy tysiące innych rzeczy. Dodatkowo no to może pogorszyć sytuację, bo musimy pamiętać, że kiedyś wyjdziemy z tego lockdownu i będziemy chcieli, żeby te nasze portfolio dalej funkcjonowało i dalej te nasze nieruchomości nie nadawały się do remontu, tylko podnosiły swoją wartość i były w takim stanie, w jaki był przed tym lockdownem. To też trzeba. Dokładnie, na pewno, więc jakby dużo, jeżeli już słyszymy, że jakiś, tutaj Mirek pisze, że dotarły mi pierwsze sygnały od jednego z tenantów, że mogę mieć problem z rentem w przyszłym miesiącu, więc Mirek, podnieś telefon do takiego tenanta, zapytaj się, dobra, no to, bo ile może ktoś zapłacić, to nie jest tak, że nagle większość ludzi, powiedzmy, którzy pracowali, tak, no bo wiemy, że są, ty pewnie wiesz, Szymon, lepiej, pomocy dla ludzi, którzy stracili pracę, czy którzy byli na zwolnieniach, czy nie mogą pracować i tak dalej, oni zawsze coś dostają. Tak. I na przykład mogą zgłosić się o Universal Credit, no dobrze, jeżeli ty się zgłosisz o Universal Credit, to kiedy tą wypłatę dostaniesz? To jak dostaniesz ją w połowie maja, to czy możesz wtedy zapłacić? To, bo fajnie jest powiedzieć, dobra, ja nie mogę zapłacić w przyszłym miesiącu, no ale tak będziesz zawsze do tyłu z tym jednym miesiącem. I to są bardzo często w agencji widzę właśnie coś takiego, że ktoś nagle z jakiegoś powodu coś się stało, wpada w taki, wiesz, miesiąc behind i tak już z tego nie może wyjść, no bo nagle zapłacić kolejny 1000 w ciągu miesiąca, jak ty żyjesz, wiesz, od pierwszego do pierwszego. Właśnie. No to jaki jest plan? No dobra, no to teraz tak, Mirek, bo ja bym tak zrobiła, nie wiem, jaka jest innych ludzi opinia, ale ja bym tak zrobiła, że podniosę ten telefon i słuchaj, no dobra, no to mówisz, że nie możesz zapłacić, bo co się stało? Możesz mi to jakoś udowodnić, no bo jeżeli ja chcę zgłosić się o holiday mortgage, no to też muszę przedstawić jakiś dowód, że straciłam dochód, no to też fajnie jest powiedzieć, że nie mogę zapłacić, no.
Tak. Ale co, wydałeś te pieniądze w barze, czy który był zamknięty pod ziemią jakiś, czy ty naprawdę masz problem, tak? No bo jeżeli naprawdę masz problem, no to chociaż znajdźmy rozwiązanie. No to czy możesz zapłacić połowę w tym miesiącu, a następną połowę rozłożyć na następny miesiąc? No bo tak jak mówiłam, ciężko jest komuś, myślę, teraz nagle przez 3 miesiące fajnie, nie płacimy czynszu, super, mamy pieniądze, ale za następne 3 miesiące będzie trzeba płacić, wiesz, 400 na przykład, czy 500 funtów więcej, no to jak ty to masz? I więc zadałaś takie pytania ludziom, jak ty chcesz to rozwiązać, jaki masz plan, jak chcesz to wiesz, żeby nie być ciągle na minusie, no bo ja ci teraz ten miesiąc opuszczę, a ty za miesiąc powiesz, a ty za miesiąc zaczniesz płacić normalnie i ciągle będziesz miesiąc z tyłu. No dokładnie, więc to jest to. Więc tu przejdziemy teraz do następnego punktu. Co zrobić, jeśli najemcy przestają płacić? Ja mogę tu przytoczyć taką bardzo fajne zdanie, które dawno, dawno temu, to był chyba rok 2012 czy 2013, usłyszałem. Wiem, że wtedy chyba nawet z Mirkiem byliśmy razem na tym spotkaniu. To był Sławek Muturi w Wielkiej Brytanii. I Sławek mówił, to było, on przyjechał do nas do Birmingham i Sławek w tym momencie właśnie opowiadał, bo się wszyscy pytali, no Sławek, masz tyle tych nieruchomości, ale co jak ci ktoś przestanie płacić? Więc u Sławka jest coś takiego, w momencie, kiedy przychodzi dzień zapłaty i ktoś nie zapłacił, to od razu dostaje informację, no co się stało, tak? No nie mamy dzisiaj pieniędzy. Dnia następnego się nie zwleka, tak? Dzień następny znowu robimy akcję. I on dopiero, sam powiedział, że to jest dopiero, a trzeciego dnia idzie do tenanta się spotykać z nim, że okej, słuchaj, no co się dzieje, 3 dni minęły, a ty mi nie płacisz, tak? Nie ma jakichś tam rzeczy. Więc oni wpadali na pomysł taki, że mówili, no dobra, no to jeżeli teraz ty mi wisisz pieniądze, tak? No bo ty mi wisisz, bo nie zapłaciłeś, ja mam swoje zobowiązania, no to jest de facto twój problem. To zadzwoń do rodziców, do znajomych, do kolegów, pożycz te pieniądze. Proponowali również na zasadzie takich kredytów dodatkowych, gotówkowych, czyli rozwiązywali tą sprawę już tu i teraz. W tym przypadku, co Mirek pisze, że on dzisiaj wie, że nieruchomość jego może mieć problemy, jego tenanci w następnym miesiącu, jest to też wygodne i to, o czym ty mówisz, znalezienie wspólnego zdania z klientem. Jak twoim zdaniem, co zrobić właśnie, jeśli najemca przestaje płacić? Nie to, że już negocjujemy, czy jest jakieś wyjście, czy prawnie coś możemy w ogóle też zrobić w tym systemie, co mamy dzisiaj. Wiesz co, nie za bardzo. Prawnie nie mamy jakby, nie możemy. Możemy założyć sprawę CCJ i takie rzeczy, tak? Jakby, które zaważą na ich reference, jakiś kredyt reference, ale moim zdaniem zawsze najlepiej i najlepszą drogą jest znaleźć rozwiązanie. Wiadomo, że często emocje nami kierują, no bo my jesteśmy wściekli, oni nas mają gdzieś, tak? Ty tutaj dajesz im to i to im zrobiłeś. To jakby w biznesie czasem trzeba się jakby taki krok w tył zrobić, tak? No bo łatwo jest się pokłócić, a jak się pokłócimy z nimi, no to nie dostaniemy naszej wypłaty, więc dobrym jest to, co ty powiedziałeś, żeby zobaczyć, czy ktoś im może pożyczyć pieniądze, no bo jednak, sorry, ale płacić czynsz każdy musi, tak? Mogą się postarać o universal credit, jeżeli na przykład mają stratę dochodów, ponieważ jest lockdown i oni stracili pracę, no to jest universal credit, który jest, kiedyś był housing benefit i job seeker allowance i tak dalej, to się teraz nazywa universal credit. Myśmy mieli paru ludzi, którzy mieli, właśnie byli takim social housing tenant i kiedyś było o wiele łatwiej jakby od nich te pieniądze uzyskać, wziąć, ponieważ nam płacił bezpośrednio council, czyli ich benefity przychodziły nam bezpośrednio na konto. Problem jedyny był wtedy, kiedy pojawiły się jakieś zmiany w ich sytuacji, no i oni przestawali płacić housing, tak? Teraz tego nie można zrobić, ale teoretycznie oni mogą się postarać o zwrócenie kosztów do jakiegoś tam momentu. Więc na przykład, kiedy ja robię sourcing kurs albo jakiś mentoring z ludźmi, którzy chcą zacząć inwestować w nieruchomości i robimy liczby, to bardzo często robimy coś takiego, że robimy sobie liczby i cash flow na LHA, czyli tak zwany Local Housing Allowance. Czyli to jest to, ile council zapłaci komuś za jako housing benefit, za na przykład 2, 3, 4B, tak? Jeżeli ja wiem, że na tym dealu, który
potencjalnie chcę kupić albo potencjalnie jestem z nim zainteresowana, na przykład w zwykłym czynszu dostanę 800 funtów, a z housing benefit dostanę 550, ale deal się dalej spina i dalej jestem w stanie zapłacić wszystkie opłaty i mieć trochę mniejszy oczywiście cash flow, ale dalej jestem na plusie, no to tak naprawdę jestem ok. Bo problem polega na tym, że większość ludzi liczy swoje inwestycje na najlepszym, wiesz, case scenario. Tak? Optymistycznie czyli bardzo chcemy podejść do tego, do inwestowania w nieruchomości. W takiej sytuacji, jakiej się teraz znaleźliśmy, widać, że często jest tak, że po prostu nagle się coś dzieje, znaczy często, no nie często, ale nagle się coś stało i myśmy tego nie byli w stanie ani przewidzieć, ani się jakoś super przygotować do tego. Jakby ludzie tracą pracę, a tak jest i tak było w ostatnim kryzysie, że kiedy ludzie tracą pracę, to nawet jeżeli to jakoś bardzo nie dotyka, to i tak się próbują wymigać z czynszu. Tak. Jednak w Anglii jest ten welfare system, jest housing benefit, no to jeżeli ja już wiem, że moi tenanci mają problem, no to bym się pierwsze pytanie, jakie bym zadała, no to dobra, czy jest jakiś proof, że mają straty tych dochodów, tak? No bo ja muszę mieć też jakieś potwierdzenie. Jakie są sytuacje, gdzie oni pracują, ile tam, wiesz, czy to jest mąż, żona, jaka jest w ogóle sytuacja, no i czy złożyli podanie o Universal Credit i czy czekają na, czy już w ogóle, no bo jeżeli ktoś, powiedzmy, jest to ktoś, kto płaci czynsz i nagle traci pracę, no to pierwszym rzeczą, jaką szuka, to jest rozwiązanie, jak te pieniądze dostać, tak? A nie siedzi z założonymi rękami i myśli, no dobra, no to nie zapłacę po prostu mojego czynszu. No to będzie się starał szukać, więc jeżeli ta osoba mi mówi, że no wiesz, ona nie może zapłacić, ale nic jeszcze nie zrobiła, tego nie zrobiła, no to... Czyli nie widać nawet tych chęci, prawda, tego, żeby cokolwiek zrobić i tak naprawdę tutaj to, o czym ty mówisz, jeżeli faktycznie osoba dalej nic nie robi, to ta osoba przerzucenie swojego obowiązku przerzuca go na ciebie i oczekuje od ciebie rozwiązania tej sytuacji, a nie stara się sama tego rozwiązać. Bo jeżeli by mówiła, że okej, nie wiem, bo jest dalej, nie mówimy o tym, że okej, można stracić pracę A, ale można znaleźć pracę dodatkową w UK, gdzie można zarobić w miarę fajne pieniądze, tym bardziej, że teraz inne działy gospodarki potrzebują rąk do pracy, nie miejsce A, to miejsce B. Inne sektory, widzisz na przykład, dzisiaj jak ci mówiłam, miałam nielegalne spotkanie z fryzjerką w kuchni i ona, jej landlordka powiedziała, że nie musi płacić, ale też popatrz, to jest całkiem inna sytuacja, ona jak zacznie znowu salon, no to wiadomo, że zarabia dobre pieniądze, tak, więc ona będzie po prostu w stanie trochę więcej popracować i nadrobić. A jeżeli to jest ktoś na pensji takiej zwykłej, no to on nie dostanie nagle więcej pieniędzy, nagle musi nie zrobić 400 funtów więcej. Będzie musiał pracować i będzie musiał obniżyć swój koszt życia po to, żeby spłacić jakieś zaległości czy jakieś inne rzeczy, bo ludzie też mają kredyty, mają jakieś inne zobowiązania. Karty i tak dalej. Dlatego ona mówi, że się złożyła podanie do Amazonu. Mówi, ja aż tak nie mogę siedzieć, nie możemy mieć czwartego, czy następny tygodnie będę miała zamknięty salon. No to złożyłam podanie do Amazonu, więc generalnie wiesz, można zawsze coś znaleźć, jak się chce, jak jest taka potrzeba i nie wiem, wydaje mi się, że dużo ludzi było tak wychowanych, że czynsz jest jedną z najważniejszych rzeczy, żeby zapłacić, ale powiem ci, że nie u wszystkich. Nie u wszystkich osób. Słuchaj, czy jeżeli już mamy taką sytuację, tak, czy w takim układzie ty jako osoba, która też posiada swoje nieruchomości, zalecałabyś obniżenie najmu? Wiesz co, rozmawiałam z moimi znajomymi na przykład z Polski, którzy obniżyli czynsze studentom. Tak, nie wiem, czy wiesz, to w gazetach się jest teraz duży jakiś tam rajot studentów, którzy mają umowy z akademikami na bardzo ogromne w sumie, bo akademiki miejsca kosztują około 175 funtów tygodniowo w Coventry. No oczywiście wiadomo, że nie są tam teraz, albo większość z nich nie jest, no i oni chcą się z tych umów wykręcić. I rozmawiałam ze znajomymi w Polsce, którzy mówili, że obniżają czynsze na przykład studentom, no bo jakby chcą ich zachować, tak? Chcą, żeby znowu przedłużyli z nimi. Z drugiej strony w Anglii czynsz studentów jest płacony przez ich kredyt i student finance, więc jakby oni i tak te pieniądze dostaną. Nasi studenci 21 kwietnia dostaną pieniądze, więc jakby my od nich oczekujemy, że zapłacą normalnie czynsz, mimo tego, że są czy nie są. Jeżeli masz dobrych tenantów, wolałabym jakoś się z nimi dogadać, a nie po prostu obniżać czynsz na zasadzie, o, teraz mam po prostu obniżkę, jak wiesz, jak nie wiem, sprzedawanie jakichś produktów online 50%. Tak, gratis, taniej, tak? Nagle dokładnie. 50% taniej, w tym miesiącu masz czynsz. Tak naprawdę, jaki jest plan nadrobienia tego czynszu, a nie obniżenia, chyba że
Chyba, że wiecie naprawdę. Znaczy, powiem tak, często landlordzi to są dobrzy ludzie i muszą często i gęsto dostać po dupie, żeby się nauczyć nie być dobrymi ludźmi. Potem o tych niedobrych ludziach się słyszy w gazetach, tak? Okej, okay, bo wiecie... fajnie powiedziałeś, że landlordzi to dobrzy ludzie. Słuchajcie, dobrzy ludzie, mówimy o was dobrze, tak? Bo generalnie landlordzi są to bardzo dobrzy ludzie, którzy kreują miejsca do życia dla osób, które sobie nie są w stanie tego zrobić sami, tak? Więc to jest po prostu robienie na moim zdaniem, na bardzo, bardzo dobrym. Nie wiem, dlaczego bym miała komuś teraz obniżyć czynsz, chyba żebyśmy mogli jakieś takie rozwiązanie znaleźć, że naprawdę oni mają problem. Problem polega na tym, że wiele osób się dowiedziało, że nagle ty nie musisz płacić kredytu i oni też myślą, że nie muszą nic płacić. Aha, czyli po prostu przyjęli, że byłoby fajnie i... No, żyć za darmo. Dokładnie, przerzućmy to. Więc słuchaj, wracając teraz do następnego jakby pytania. Jeżeli już mamy takie faktycznie te mega, mega ekstremalne sytuacje, kiedy należy się zdecydować na to, że tego lokatora się możemy, czy chcielibyśmy się go pozbyć? Bo wiele osób, na przykład ja mogę powiedzieć ze względu na to, na prowadzenie działalności gospodarczej, że wiele osób, które miało sygnały, czy widziało, że ich działalność gospodarcza powinna być zamknięta, tego nie robili i popadali w dużo większe problemy. To samo się dotyczy landlordów, którzy starają się zawsze jednak, nie wyrzucę, nie wiem, nie umiem i tak dalej. Kiedy jest ten moment na pozbycie się lokatora? Wiesz co, prawnie na pewno jest to trochę trudniejsze, no bo w Anglii trzeba przestrzegać tych reguł, najpierw musisz zdać Section 8, Section 21, potem musisz odczekać, potem to i tak dalej. Powiem ci tak, mamy często ludzi, którzy na przykład nie płacą, albo często się zdarza, jak masz duże portfolio, to często się zdarza, że ktoś nie płaci, to nie jest takie wszystko. A jak procentowo, jeśli mogłabyś powiedzieć na swoim przykładzie, bo wiele osób, załóżmy, nie wiem, mając 5 nieruchomości, nie będzie w stanie tego ocenić, natomiast czy jedna nieruchomość będzie niepłacona, to już masz 20%, natomiast jak ktoś się ma, jeżeli to portfolio jest większe? Wiesz co, myślę, że tak do 10% gdzieś, znaczy zależy, czy masz na przykład hej, czy mąsa, no wiadomo, wtedy masz trochę więcej pokoi, jakby pustych przez parę tygodni, tak, jakby to jest normalne. Jeżeli to jest zwykła rodzina, czy taki, wiesz, singlet, no to też trochę inaczej, no bo oni standard, chyba tam średnio zostają w domach po 4-5 lat, tak, średnio na całą Anglię, więc to jest o wiele dłuższy termin wynajmu. Ja mam często landlordów, którzy są bardzo zacięci, na przykład ktoś nie płaci, nie wiem, czynszu przez miesiąc, nie, idziemy do sądu, mówię, słuchaj, po prostu, niech oni już idą, stracisz miesiąc, ale przynajmniej masz dom cały, wiesz co, nie masz jakiegoś problemu, straciłeś 1000 funtów, okej, okay. Ale za 3 miesiące stracisz 4, a potem jeszcze będziesz musiał się bawić z eksmisją, przeważnie jak już cię próbują eksmitować, no to ci ludzie przestają płacić, potem jeszcze wszystko poniszczą, że jak się wyprowadzą i tak dalej, więc to nie jest tak, że też, że wszyscy są źli, wiadomo, że są ludzie, którzy są okej okay i bardzo, bardzo się fajnie zawsze zachowują, ale ludzie, którzy są takie sygnały osób, które nie są jakby dobrymi tenantami, tak? Jeżeli ktoś co chwilę ma jakiś problem, co chwilę ma jakieś wymówki, że nie płaci czynszu na czas, tak? Ciągle ma jakieś problemy, no to tak naprawdę w tym momencie ma jeszcze większy problem, bo już zawsze miał problem. Myśmy mamy taką kobietę, nie rozpoznał go tak naprawdę w terminie tego problemu i sobie sam sprowadził na głowę. Jest gorzej, no bo jeżeli ktoś ma dług, no i popada w dług co jeszcze następny miesiąc i następny miesiąc i następny miesiąc, no to jak on ma z tego długu wyjść, jeżeli, no nie wiem, chyba musiałby wygrać w lotto, tak? No bo też umówmy się, to nie są ludzie, którzy mają biznesy, przedsiębiorcy, którzy wiesz, dzień i noc pracują na to, żeby mieć lepiej, tak? I wiedzą, jak zarządzać finansami. Większość naszych tenantów nie wie, jak zarządzać finansami. No, i to jest nie wiem, ostatnio był jakiś program w telewizji, nie wiem, czy jakieś mi się rzuciło, że bogate dzieci zamieniają się do biednych rodzin idą. Takie bardzo bogate, z bardzo bogatych rodzin idą do takich bardzo biednych rodzin. Była dziewczyna,
która poszła do takiej bardzo młodej rodziny, no i tam wiadomo, oni żyli na, nie wiem, 50 funtach miesięcznie, czy w ogóle jakichś takich pieniądzach, ale jak kobieta wymieniała, co jest najważniejsze, no to Sky 80 funtów, pierwsza rzecz na liście. Potem, wiesz, jakiś tam Netflix zaraz będzie dokładnie. Tak. Potem nagle jej zostało, wiesz, 20 funtów na życie. Jest, myślę... I jest załamana, że jest problem, prawda? Kredyt na samochód, kredyt na coś tam i wakacje, i sprowadzenie karty kredytowej. No to jest racja. Więc to jest... Kiedy się należy, ja powiem wam otwarcie i szczerze, że nie chce mi się bawić z chodzeniem po sądach i naprawdę moim zdaniem w Anglii jest dosyć ciężko i parę razy zdarzyło nam się zapłacić tenantom, żeby się wyprowadzili. Jest to wiele mniejszy koszt. Kiedy czasem było tak, że oni nie mieli na przykład na depozyt na inny dom, no bo dla nich uzbierać, nie wiem, 600 funtów na przykład na depozyt na inny dom, a już było wiadomo, że jakby nam się nie klei, tak, już wiadomo, że oni będą zaraz jakimś problemem, to lepiej się ich pozbyć i po prostu... A czy możemy w ten sposób klienta, swojego tenanta się go pozbyć właśnie? Dobra, idź, ja ci tam zapłacę czy coś. Czy my tak możemy? Znaczy oficjalnie bym tego nie wpisała w BBC. Okej. Okay. Nie, bo dlaczego mówię? Ponieważ żeby to też właśnie wiedzieć, na co można się nagiąć, na co można zrobić, ja, żeby to... Ja robię tak, że piszesz surrounding of tenancy agreement. Ja ci daję pieniądze, ty podpisujesz surrounding of tenancy agreement, wtedy nie ma już tej osoby żadnych praw do tego. No okay. I co pójdzie na policję, że wzięła pieniądze, no też jakby to nie są jakieś, wiesz, nie wiadomo jakie stupy, ale jest taka taktyka, wiem, że parę osób ją stosuje i mi się też zdarzyło mieć na przykład tenanta, który się nie chciał wprowadzić, a przy sprzedaży nieruchomości, a że czasem jest tak, że jeżeli to są studenckie nieruchomości, no to jak za długo ci się to przedłuży wszystko, no to już masz cały rok naprawdę do tyłu z czynszem. No i Boka powiedziała, że nie ma po prostu, ona ma już jakiś tam dom znalazł, ale nie ma na depozyt. Dobra, no to ile potrzebujesz na depozyt? Dobra, to przechodzimy do następnego pytania. Ja tutaj chciałem też powitać, bo widziałem, że znowu podchodziło nam trochę osób, część odeszło, część przyszło, więc witam serdecznie te osoby, które przyszły. Ja też. Dokładnie, ja mówimy też o zarządzaniu nieruchomościami w czasie kryzysu. Gościem jest, jak widać, Magdalena Adligwe. Więc mamy już tak, że ten nasz biedny lokator przestał płacić, mieliśmy go wyrzucić i tak dalej, i tak dalej. A nie możemy, bo jest wirus. Dokładnie, a nie możemy, bo jest wirus. No i co zrobić, jeżeli landlord nie jest w stanie spłacać kredytu? I jak tutaj się zachować, że te obciążenia kredytowe dla landlorda już się nie spłacają, on musi dokładać. Jakie rozwiązania ty byś zaproponowała dla landlorda, który jest w takiej sytuacji? Wiesz, co, na pewno jest ten holiday mortgage, o którym się mówi głośno i wiem, że ty też z Agatą o tym rozmawiałeś na swoim live'ie. Nie jest to tak, że nie trzeba tego spłacić, to będzie po prostu odroczone i dodane do twojego całości twojego kredytu jakby, więc dobrze by się było nad tym zastanowić, czy warto, czy nie, też dużo zależy, jaki ma się kredyt i tak dalej. Warto się skontaktować ze swoim bankiem. Wiem, że banki były trochę miał bardzo dużo ludzi, którzy do nich dzwonili po to, tak, i w ogóle, żeby się zapytać, więc nie wiem, czy dalej tak jest, ale dobrze się dowiedzieć. Jeżeli mamy portfolio nieruchomości, no to jeżeli jesteśmy sobie w stanie na to pozwolić, zawsze powinna być jakaś poduszka. Widzę czasem, jak ludzie liczą na przykład swoje delay i po prostu liczą, o, mam tyle powiedzmy dostaję od rodziny, tak, tyle mam kredyt, reszta jest mój zysk tak naprawdę. Tak. Tak jak w każdym innym biznesie, część z tego zysku powinno być odłożone na jakieś rzeczy. Na takie sytuacje, jaką mamy teraz, tak? Bo to, czy to będzie dach zepsuty, czy ogrzewanie i boiler, który kosztuje 1100-1200 funtów, to gdzieś te pieniądze trzeba mieć. Jeżeli żyjemy, i to chyba w większości biznesów, ty pewnie więcej wiesz na ten temat, Szymon, jest tak, że jeżeli żyjemy, wiesz, od pierwszego do pierwszego tak naprawdę i cały ten profit tylko nam jakby pozwala przeżyć, no to teraz będzie ciężko, tak, no bo jeżeli jedna osoba nam nie zapłaci, no to już jest duży problem, a ile ludzi miało, wiesz, biznes Airbnb, który nagle po prostu z dnia na dzień padł. Tutaj oczywiście i to jest, jakbym tutaj przytoczył i porównał do czegoś takiego, jak układamy takie domki z kart i nagle wyciągamy kartę gdzieś z dołu jedną, tak? Czyli nagle w tym całym pięknym naszym domku zadbaliśmy o to, żeby tych kilka pięter stało stabilnie, tylko wyciągamy nagle jedną kartę z dołu i się to zaczyna sypać.
No tak często właśnie wygląda, jeżeli my, tak jak ty powiedziałaś, liczymy bardzo mocno na styku, na zasadzie faktycznie, aha, kredyt, zostawmy tam, ludzie często bagatelizują jakieś drobne rzeczy, które są 50, 60, 70 funtów, się powtarzają co kilka miesięcy, o tego bardzo rzadko to ludzie liczą, czyli to jest na zasadzie, aha, kredyt, coś tam jeszcze, dobra, czyli 400 mi zostaje, to jest niby mój zysk, zapominają o podatkach i o innych rzeczach i oni to przejadają. O podatkach to zawsze zapominamy. Żeby... Dokładnie, więc w tym momencie jest potem właśnie zgrzytanie zębami, jeżeli przychodzi do zapłaty, przychodzą rzeczy, że nie wiem, mamy 2 miesiące, a co jeżeli będą 2 miesiące postoju, tak? Czyli na nas spada utrzymanie całej nieruchomości i wtedy ten nasz zysk, te 400 załóżmy. No popatrz, jeżeli byśmy zaczynali taki dom, który powiedzmy zanim go kupiliśmy, tak, teraz mówimy o tym, że nie możemy spłacić kredytu, tak. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę 10% na przykład na jakieś rzeczy, które mogą się wydarzyć, do tego oczywiście podliczyli wszystko ubezpieczenie i wszystkie inne wydatki i do tego policzyli do tylko jako 10 miesięcy, a nie 12 miesięcy w roku i na podstawie tego nasze liczby jakby zrobili, no to tak naprawdę te 3 tygodnie, kiedy coś jest puste czy miesiąc, no to nie robi jakiejś nam wielkiej różnicy. Jest też taka teoria, że wiesz, teraz też dużo osób na przykład kończyło te remonty teraz, tak? Powinni teraz jakby robić marketing albo już 2-3 tygodnie temu. No oczywiście co się zadziało, to się zadziało i nie mogą. I teraz oni muszą dalej płacić kredyt, a może to jest i bridge, a może to są jakieś prywatne finansowania właśnie dla landlorda. Albo skarg kredytowych, nie daj Boże. No i teraz czy powinniśmy się śpieszyć znowu, żeby szukać tych tenantów, którzy może nie będą najlepsi, no bo nie możemy tego zrobić, nie możemy ich spotkać, nie możemy poczuć drugiego człowieka, wiesz, co chodzi, zobaczyć, kim oni są, ale czy też możemy teraz się na przykład mieć 2 miesiące pusty dom? Mm-hmm. Właśnie, czy tutaj w tym przypadku ten pośpiech będzie wskazany, czy raczej dalej zachowywać i nie wyłamywać się ze swojej jakby taktyki, czy ze swojej strategii szukania tenantów? Myślę, że jak coś działa, wiesz co, jak na przykład mieliśmy naprawdę dobry system i tak i on działał, to lepiej nie, jeżeli możemy się wstrzymać z takim widzę, że są agencje, które robią i to na przykład moi też znajomi robią wirtualne viewingi. Z drugiej strony ja też nie wiem dlaczego, na przykład jeżeli dom jest pusty i byśmy zostawili klucze, nie wiem, w key safe czy w ogóle gdzieś klucze, to czemu ci ludzie sobie nie mogą iść pooglądać tego domu? Przecież nie ma żadnego styczności z kimś innym, tak? To nie jest, jeżeli to jest, nie jest HMO, a potem z nim porozmawiać przez telefon. Wiesz, tak naprawdę nie ma jednej dobrej odpowiedzi. To chyba my musimy sobie sprawdzić, gdzie jesteśmy, w sensie my jako inwestorzy czy landlordzi, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby to było puste i po prostu na spokojnie to zrobić, czy my tak wolimy, czy wiesz, jeżeli to jest landlord, na przykład rozmawiałam z moim mentorem, który ma bardzo, bardzo, bardzo dużo unitów i jakby dla niego pewnie 2, 3, 10, 15, 20 pustych to nie jest aż taki super problem, bo on i tak pracuje na 75% okupacji przez całe swoje portfolio, więc on wie od już dłuższego czasu, że jest w stanie na tym być. To nie jest dla niego problem. No właśnie, więc tutaj się już trzeba przygotowywać. To tak naprawdę patrząc od początku naszej rozmowy, że nie tyle, że można się specjalnie przygotować pod kryzys, natomiast jeżeli faktycznie mamy bardzo solidne podstawy do wyliczenia wszystkiego i zrobienia tego, żeby ten nasz biznes działał i tak jak tu powiedziałeś, czy liczymy na 70%, na 10 miesięcy wynajmu i tak dalej i zobaczymy, że się nasze te liczby w skali roku spinają, to ta sytuacja, która się wydarzyła teraz, nie będzie dla nas miała większego znaczenia, czy jakiegoś tam, no okej, zarobimy mniej, ale nie będzie czegoś takiego, że będziemy wyrywać sobie włosy z głowy. No jak rozmawialiśmy chwilę przed, że jak ja widzę w pierwszym tygodniu na BC ludzie mówią, że nie mają za co żyć. Tak. Tydzień bez pracy i nie masz za co żyć. Jak prowadzisz biznes i masz 3 tygodnie, nie masz możliwości robienia biznesu, to nie masz za co żyć. No właśnie, najgorsze, że tak jak też tutaj mówiliśmy, że ponad prawie połowa biznesów nie jest w stanie przetrwać miesiąca bez przychodu, co jest dosyć trudne. Oczywiście pieniądze są w obrocie i muszą być w obrocie, natomiast firmy muszą mieć swoją poduszkę finansową, tak jak i każdy z nas. Bo to, co ty przytoczyłaś, wystarczy, że nie wiem, będziemy chorzy, złamiemy rękę, złamiemy nogę, musimy się opiekować kimś u nas w domu, w rodzinie. Będą różne sytuacje, które nam nie będą pozwalały na to, że możemy pójść do pracy, ale jakoś żyć będziemy musieli.
Widzisz, na jednym z forów takich kobiecych było takie właśnie pytanie, zadałam, że z czego ty się jakby nauczyłeś w tym kryzysie, tak? I ktoś odpowiedział, że cieszę się, że mam rządową pracę. I to jest chyba dużo, dużo to, o czym mówimy i chyba zawsze o czym mówimy, to jest nasze jakby nastawienie do rzeczy, tak? Nasze, no bo jeżeli ty myślisz o tym, żeby mieć stałość pracy i dobrze, że w kryzysie masz pracę, bo możesz dostać 80%, bo ktoś ci da, bo ktoś ci powie, ile ci może dać i tak dalej, no to jest okej, okay, tak? Jeżeli jesteś osobą, której to nie pasuje, no to wtedy będziesz zawsze czegoś więcej szukał i zawsze znajdziesz jakieś rozwiązanie. Dokładnie. A słuchaj, teraz już przechodząc do trochę bardziej optymistycznych rzeczy, chciałbym się ciebie zapytać, czy według ciebie aktualnie teraz jest to dobry moment do inwestowania w kolejne nieruchomości, czy lepiej jeszcze jest poczekać, czy ten rynek nieruchomości, nie wiem, będzie jeszcze trudniejszy dla wielu osób, gdzie wiele osób czeka tylko po to, żeby to skeszować. Jak się wydaje, jak się to tobie wydaje? Wiesz co, ja bym... Ja się wstrzymuję z jakimikolwiek decyzjami, chyba że to by były takie strategie, które, powiem tak, jako inwestor dla mnie najważniejszą rzeczą jest minimalizowanie ryzyka. W momencie, kiedy nie wiesz, jaki będzie produkt z banku, jaka będzie waluacja na końcu, no to nie jest to małe ryzyko, tak? To dobrze, nam się może teraz wydawać, że okej, spadła nieruchomość 10%, 20%, ale tak naprawdę nie wiemy, ile ta nieruchomość będzie warta za pół roku czasu. Więc każda taka inwestycja, która jest, nie ma multiply exit, czyli nie ma innych wyjść z tego i one są, no nie wiem, ryzykowne, to ja bym w to nie wchodziła. Jedyne strategie, które teraz wchodzą w grę moim zdaniem, to są takie, które możemy przedłużyć trochę ryzyko, czyli na przykład purchase lease option, czyli tak zwany taki rent to rent z możliwością zakupu. Jeżeli mamy na przykład teraz jakąś sprzedaż na dzień dzisiejszy i możemy się z landlordem umówić na jakąś kwotę, ale na takiej zasadzie, że mamy prawo wykupu, a nie obowiązek wykupu tego, powiedzmy, że w przeciągu roku, no to jako inwestor rozkładamy ryzyko na rok czasu i jesteśmy w stanie poobserwować, co się dzieje. Bo dużo ludzi na różnych forach teraz mówi, tak, super, teraz będziemy kupować za gotówkę, przygotowujmy się, wszystko spadnie i tak dalej. Jasne, świetnie, ale nawet jeżeli kupisz dzisiaj za gotówkę, to za pół roku, za rok chcesz zrobić refinance i tą gotówkę wyciągnąć, no bo żaden inwestor nie inwestuje po to, żeby sobie... Oczywiście, żeby kupować i mrozić gotówkę w domach, która dokładnie. Tak naprawdę, okej, okay, będzie pracować lepiej niż dzisiejsze zerowe oprocentowania w banku na lokatach, ale to jest i tak mrożenie tych pieniędzy, a one mają pracować. One mają pracować, więc czy my dzisiaj wiemy, czy jakiś broker jest w stanie powiedzieć, jaki będzie produkt za 6 miesięcy? Nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, więc na razie bym ja, gdybym miała teraz jakiś super deal, który już jest w trakcie, to tak, chociaż jest to trochę trudne, ponieważ niektóre banki odmawiają, niektóre nie robią surveys, niektóre nie robią wycen i tak dalej, więc to też będzie taka trochę droga przez piekło trochę, żeby zobaczyć, kto jest w stanie to ogarnąć na dzień dzisiejszy, w zależności od tego, jakie mamy finansowanie na to i tak dalej. Jeżeli to był jakiś super deal, to tak, ale żeby się jeszcze tak rzucać teraz na rynek, żeby były ceny tanie, to tak naprawdę musi być bardzo dużo sprzedających, tak? No bo żeby obniżyć cenę czegoś, no to musi być więcej tego ponieważ produktu. Nikt nie wybuduje teraz w czasie kryzysu dodatkowych 100 tysięcy mieszkań, które nagle wejdą na, czy domów, które wejdą na rynek, tak? Czyli tylko i wyłącznie osoby, które, nie wiem, są landlordami, nie wiem, mieszkają w Hiszpanii, się znudzą tym i już nie chcą wysprzedać całe portfolio, czy ludzie, którzy będą wyjeżdżali, czy osoby, które tutaj mieszkają i tak dalej, więc to będzie ta grupa tych sprzedających. Na pewno. I tych landlordów, którzy zrobili tą złą pracę, a mianowicie przyjęli przypadkowe osoby i są na minusie, bo nie wytrzymają na minusie 2, 6, 7, 12 miesięcy. Więc na pewno co bym robiła, to obserwowała Rightmove, patrzyła, co wraca, wróciła do starych ofert, wróciła do landlordów, czyli jeżeli robiliśmy znowu dużo aktywności, żeby znaleźć deal, to jesteśmy w dobrej pozycji, bo mamy daną naszą bazę danych, tak, z ludźmi, czyli powiedzmy jest jakiś landlord, który
chciał sprzedać, wiesz, pół roku temu nieruchomość i jeszcze mu się nie udało, to warto do nich wrócić i powiedzieć, dobra, sorry, no, chcesz teraz sprzedać, nie wiemy, co się będzie działo, mamy na 3 tygodnie lockdown, czy w ogóle wszystko wróci do normy za 3 tygodnie, nie wiemy, no to podpiszmy umowę, że ja to kupię w ciągu roku od ciebie, mam prawo wykupu, nie obowiązek, to jest bardzo ważne. Wiesz, jakby ta osoba ma, powiedzmy, jakąś pewność, że w przeciągu roku może to sprzedać. Będą ludzie, którzy się na to zgodzą, ale jakby my możemy wtedy jeszcze się wycofać, jeżeli coś by się działo na zasadzie, gdyby rynek bardzo spadł na przykład i już wiadomo, ta nieruchomość nie byłaby tyle warta. Na pewno bym patrzyła na deale, które wracają na rynek, będzie dużo takich, którzy ludzie się wycofali, bo nie wiedzą, ale z drugiej strony też myślę, że dużo ludzi się wstrzymuje ze sprzedażą teraz nieruchomości, no bo też nie wiedzą, co będzie się działo. Sprzedawać będą tylko ci, którzy muszą, właśnie, to jest to. Ja tutaj umieściłem teraz... Zawsze jak mówię na kursach, jeżeli my jako inwestorzy, my nie szukamy domów, tylko szukamy ludzi ze specyficzną sytuacją, nie żeby ich wykorzystać, ale żeby im pomóc, tak? Jeżeli ktoś musi sprzedać, no to ja mogę mu dać rozwiązanie, może jesteśmy w stanie sobie pomóc. Czyli szukamy właśnie konkretnych sytuacji, a nie tylko domu jako nie. Tutaj chciałem właśnie, przytoczyłem Mirka, wybieganie w przyszłość, bo następne pytanie będzie trochę wybiegało w przyszłość. Jak rozliczymy rent, którego nie otrzymamy jako strata? No tu akurat powiem, że to jest jakby typowo bardziej księgowe pytanie. Rent, którego nie otrzymamy i nie będziemy go księgować jako przychód, którego, znaczy po prostu nasz przychód będzie mniejszy. Nie księgujemy z tego tytułu stratę, bo jeżeli byśmy mieli tutaj to policzyć do tego, że nie wiem, planujemy, że wynajmiemy nieruchomość przez 12 miesięcy w roku za 100 funtów, czyli oczekujemy, że uzyskamy 1200 funtów i nagle się okazuje, że 2 miesiące nie dostaniemy tego czynszu, to nie zrobimy, że mamy czynszu otrzymanego 1000 i 200 funtów jeszcze straty, bo w tym momencie wychodzi nam 800, tak? Czyli będziemy mieli tylko i wyłącznie zaksięgowany przychód, czyli ewidencjonujemy przychód w wysokości 1000 funtów, a nie 1200, jaki oczekiwaliśmy, więc tutaj nie będzie to stratą, tylko po prostu nasz przychód będzie mniejszy. Dziękujemy Mirku za pytanie. I ja tutaj już właśnie chcąc wychodzić w przyszłość, jakie są według Ciebie prognozy na najbliższe miesiące? Bo jeszcze jedna rzecz mi tak się nasunęła w trakcie tego, co mówimy, że to, co Ty mówisz, że teraz rozmawialiśmy, czy jest to dobry moment na kupowanie nieruchomości. Sytuacja, która nas dotknęła, sytuacja, którą widzimy teraz dookoła, tak naprawdę chyba nikt nie ma odpowiedzi, w jakiej kondycji i jak my wyjdziemy z tej sytuacji za rok, za dwa, jak będzie wyglądać nasze otoczenie, bo się może okazać, że ludzie będą nagle potrzebować dużo więcej nieruchomości, mniejszych na krótki okres czasu, czyli skończy się długi wynajm, a się bardziej zrobi takie Airbnb na 2-3 miesiące, takie, że ludzie trochę pomieszkają, bo nie będą pewni. Czy się zmieni, że ludzie będą chcieli podpisywać umowy, czy wywrą presję na to, że będą chcieli umowy mieć podpisane na krótszy moment z opcją wyjścia szybciej? Czyli to faktycznie to, co mówisz, tak, że to, co powiedziałeś, że kupowanie teraz nieruchomości, albo sobie zrobię taką strategię, może się okazać, że tej strategii w ogóle nie będzie, albo będzie w bardzo małej, w mniejszości. Może się okazać, że strategia teraz dobra jest rent to rent, który daje z jednej strony pewne zabezpieczenie dla właściciela, który będzie otrzymywał chociażby break even, miał na swoje pokrycie zobowiązań do banku, a osoba, która chciałaby wchodzić w nieruchomości, będzie mogła łatwiej pozyskać nieruchomości pod rent to rent i dzięki temu się bardziej wprawić, ale też będzie miała mniejsze obciążenie ku temu, bo nie kupuje, nie zadłuża się. Jak u Ciebie tutaj Twoje prediction co do... Wiesz co, tak jak mówisz, nie jesteśmy w stanie przewidzieć trochę, co się będzie działo, bo mimo, ostatnio słuchałam jakiejś tam audycji i właśnie ludzie, którzy przeżyli ostatni kryzys, mówią, że tak niby się mówi, że to jest też podobny, to na razie jest całkiem inna sytuacja niż była, więc przewidują wszyscy, że będą nieruchomości spadać, że ceny będą jeszcze spadać, dlatego ludzie się wstrzymują jeszcze, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład powiedzmy szybko wyjdziemy z tego lockdown, jakby szybko się z tego odczęśniemy, no to tak naprawdę może spaść trochę, ale jakoś się super, no, jakieś tam biznesy się zamkną, ale czy to nie jest też tak,
że taki kryzys oczyszcza po prostu sytuację, bo już się tak dużo narobiło biznesów, a z drugiej strony tak ceny poszły do góry i o tak, tak sztucznie jakby napompowały się w wielu miastach, że teraz spadek 15% to nie jest aż tak super dużo. Czyli to będzie pewnie wyrównanie mniej więcej dojście do jakiegoś zdrowego rozsądku. Więc, no właśnie. Czy to będzie jakiś super kryzys, że naprawdę będziemy teraz wychodzić z tego, wiesz, przez rok, dwa? Wydaje mi się, że strategia wynajmu dla rodzin będzie zawsze bezpieczniejszą, najbezpieczniejszą opcją, bo rodziny zawsze są, będą i będą chciały wynajmować i muszą i większość z nich jest zmuszona, bo nie mają pieniędzy, żeby odłożyć. HMO, my na razie nie widzimy jakichś super zmian, ale wiem, że ludzie mówią, że często ktoś tam wraca, że teraz oprócz tego, wiadomo, teraz się nie mówi o Brexicie i o tym, jakie to tak, wnioski. Przestaliśmy mówić w ogóle o Brexicie, tak? Zapomnieliśmy. W ogóle o czymkolwiek przestaliśmy mówić, oprócz pandemii i wirusa i tylko to. Więc tak, teraz jest pytanie, czy Airbnb będzie jeszcze? Czy też, wiesz, przez to wszystko, co się stało, to już nie będzie Airbnb i się totalnie to ten rynek załamie. Trochę nie wiemy, trochę ciężko przewidywać. Moim zdaniem, kiedy jesteś inwestorem, dobrze wyliczasz delay i masz strategię na zasadzie właśnie, że nawet jeżeli to jest HMO, to i tak wiesz, że dla rodziny, jak wynajmiesz, to zarobisz. Jesteś w stanie dobrze wynegocjować nieruchomość i wynegocjowałeś wcześniej, że przy momencie refinance teraz wiesz, wyciągasz pieniądze, możesz oddać, no bo też jesteśmy, powiedzmy, zadłużeni, niektórzy tak, mamy jakieś zadłużenia u prywatnych inwestorów, więc dobrze jest po prostu chyba pamiętać o tym, że jako inwestor musisz minimalizować ryzyko i musisz myśleć o tym najgorszym scenariuszu, a nie najlepszym. No tak, tak, to jest to. Magda, ja tutaj taki można powiedzieć, że to właśnie tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć. Nie wiem, czy są osoby, które jeszcze tutaj by chciały zadać jakieś pytania, to bym bardzo, bardzo prosił o zadanie tych pytań, abyśmy mieli możliwość odpowiedzieć. Minęła nam godzina dosłownie w 10 minut. Z tobą to godzina zawsze mija tak szybko, szybko. Dokładnie, dokładnie, więc to jest chwila momentu. Na każdym live'ie. Że wow, to tyle czasu było i to już poszło. Mogliśmy gadać, tak naprawdę to są fajne tematy. Myślę, że jak się to lubi, to tak. Jakby jest przyjemnie o tym mówić. Niektórzy mogą być znudzeni, ale mam nadzieję, że dało to komuś jakąś pomoc, jakąś wartość. Jeżeli macie jakieś pytania, to właśnie jeszcze zadajcie, gdzieś tam później odpowiemy. Ja na pewno wrócę do tego live'a i gdzieś tam odpowiem, poradzę, dokładnie, jeżeli mogę. Ja nie ukrywam, że w międzyczasie w komentarzach możecie zobaczyć, dodałem linki do Magdy fanpage'a, do Magdy kanału na YouTubie, więc proszę, jeśli macie ochotę i tak, nie tyle macie ochotę, co tak naprawdę interesujecie się nieruchomościami, do subskrybowania kanału Magdy i do obserwowania tego, jaką wiedzą się dzieli, jakimi informacjami się dzieli. Na dzień dzisiejszy również chciałbym powiedzieć, bo zrobiliśmy dwie promocje odnośnie konsultacji księgowej dla inwestorów w nieruchomości, jest to obniżenie o 30%, oraz przygotowaliśmy e-booka, który również została cena obniżona na 24,50, więc jest to e-book, który mówi o inwestowaniu w nieruchomości. Również ten e-book jest cały czas unowocześniany, cały czas dodawane są informacje, więc dla osób, które chciałyby zaczerpnąć troszeczkę więcej wiedzy, tam macie też możliwości, aby co nieco się dowiedzieć. A księgowy jest bardzo ważną osobą w naszym Power Team, jak zawsze, i zawsze będę o tym mówić, tak. Bo mimo że możemy wymyślić sobie najlepsze strategie, najlepszy zysk, jak to źle ogarniemy podatkowo, to tak naprawdę moglibyśmy tego deala nie robić czasem. Dokładnie, dokładnie. Nie ukrywam, że ja tutaj nie będę mówił, że otwierajcie wszyscy spółki Limited Company, ponieważ no nie zawsze to się okazuje, że te spółki są najlepsze. Zawsze lepiej jest porozmawiać i dowiedzieć się, która ze strategii. Ostatnio czasu powiem tak, że w ostatnich dwóch tygodniach sporo się zgłosiło osób, które nadal chcą inwestować w nieruchomości i nikomu żeśmy nie podpowiedzieli, żeby otwierał spółkę Limited, bo akurat ich sytuacja się, a każdy przyszedł z takim pomysłem, że musi być spółka Limited. Więc tutaj też jest to do tego właśnie kontrowersyjne, żeby to powiedzieć, bo to nie musi być wcale spółka Limited. Więc słuchajcie, życzymy wam wszystkim
tego, żeby... Szymon, może powiemy jeszcze, gdzie, bo my się będziemy za tydzień widzieć znowu chyba u Wojtka na online, z live networkerem. Chciałbym coś mówić, zaprosimy ludzi. 26. No to półtora tygodnia, tak, mniej więcej, dokładnie. 26. Powiem szczerze, bo wiem, że będę, ale co tam będzie, to wiem, że to będzie... No to ja tam będę i ty będziesz, to już jest dobry duet. Już jest dobrze. Chyba, że zrobimy offline. Ze mną się możecie zobaczyć, dokładnie, to ja powiem tak, ze mną się możecie zobaczyć na moim fanpage'u, macie jakieś pytania, to jestem dostępna, myślę, że dużo gdzieś tam wam wszystkim pomagam, oczywiście prowadzę Zbiro w Londynie, które teraz oczywiście się nie możemy spotykać, ale jak tylko przyjdzie czas, to będziemy. No i właśnie na tych online summitach i jakichś biznesowych spotkaniach, gdzie będę się dzielić z wami 26. wiedzą i jakąś pomocą w tym, czy inwestować, czy nie. I myślę, że będzie fajny dzień. Nie możemy się spotykać w realu, jak to mówiłeś o tym dowcipie. Tak. W realu się nie możemy spotykać, ale możemy się spotykać online, dopóki się nie możemy spotkać w realu. Więc ja dokładnie zapraszam. Słuchajcie, gdybyśmy mieli supermarkety Real, to moglibyśmy się umówić wszyscy w realu. Dokładnie, przy półce z wędlinami na przykład byśmy się umawiali, że się umawiamy w realu w półce z wędlinami. Będziemy się też widzieć wtedy w realu. No ale oczywiście może się okazać, że niedługo będą bardzo... będziemy się umawiali na spotkania w sklepach spożywczych, że gdzieś przy jakichś spółkach będziemy robić wspólne live'y, czy jakieś spotkania biznesowe, networking. Nielegalne spotkania. Nielegalne spotkania networkingowe w sklepach spożywczych w trakcie zakupów, spotkanie w Lidlu może być. Tu w międzyczasie widzę, że Krzysztof wrzucił informację, zaraz wrzucimy, że znajomi chcą sprzedać dom w Leicester. Czy to jest odpowiedni moment? No... To zależy, jaki dom i ile chcą. Tak, to jest zależy. Prześlij do mnie informację, to ci powiem. Tak. To jest raz, a dwa pytanie, czy muszą sprzedać dom w Leicester? Bo teraz pytanie, jeżeli ten dom stoi, robi nic i oni nie mają na niego pomysłu, być może jest to dobry moment na sprzedaż, bo za 5, 6, 9 miesięcy, jak będzie stał dom i robił nic, bo ktoś nie będzie miał na niego pomysłu, może być warty jeszcze mniej. Chyba, że faktycznie wyjdziemy z lockdown i się okaże, że w gospodarka kwitnie, to ten dom może być na koniec roku warty o 5-10% więcej niż dzisiaj. Ale raczej to będzie takie, to jest bardzo optymistyczny wariant. Zależy też, w jakim miejscu jest, nie? Bo też wiadomo, domy blisko uniwersytetów i tak dalej, tak szybko nie tracą na wartości, ponieważ... Czy teraz koło szpitala, prawdopodobnie to jest jeden z najlepszych deali, mieć dom gdzieś koło szpitala, który ma możliwość przejęcia, bo wiadomo, osoby medyczne teraz szukają i potrzebują, szpitale także będą potrzebowały nadal gdzieś umieścić personel medyczny, więc to będzie zawsze dobre. A w Leicester mają duży szpital. To... Więc tak, jeżeli Krzysztof, twoi znajomi chcą to, i się z tym podzielić, to ja mogę na to spojrzeć i zobaczyć, czy coś z tym innego w jakiś sposób może im pomóc. Jeżeli mogą to zostawić dla siebie, to, nie, to czemu nie? Jeżeli muszą sprzedać, no to jak jasne, możesz się do mnie odezwać gdzieś tam prywatnie. Jasne, więc Krzysiek, prosimy, żebyś zasubskrybował kanał Magdy na YouTubie, kliknął lajka u niej na fanpage'u i napisał maila, a najlepiej w komentarzu pod jakimś filmem, który ostatnio Magda dodała, czy informacji na swoim fanpage'u. Zawsze jest mile widziane, żeby były. Jakieś... Zawsze jest, tak, dokładnie. Bez tego nie odpowiadam. Tak. Słuchajcie, Magda, bardzo miło mi było z tobą porozmawiać i się widzieć po raz kolejny. No, w Coventry czasem bywam, ale teraz nie mamy możliwości się spotkać, więc... Będę na stacji czekać, ci pomacham. Dokładnie, będziemy sobie tylko machać gdzieś przejazdem. Niedługo znowu mam być w Coventry, chyba w poniedziałek, z tego tak. Co pamiętam. Możesz stać pod domem, jak przyjeżdżają moje sprzedaczki, czy tam, wiesz, pan Marek, handyman, to stoją tak pod domem parę metrów. Aha, to się umówimy, że kawę... Dokładnie, kawę, masz już stolik taki wystawiony, tam stawiasz kawę, ktoś przychodzi, bierze kawę i pijecie sobie kawę, rozmawiając na migi. No też pomysł. Słuchajcie, wszystko można zrobić, tak? Wszystko można w ten sposób zadziałać. Bardzo serdecznie tobie dziękuję za dzisiejszego live'a. Ja dziękuję tobie, że mnie miałeś u siebie.
Dokładnie. Wam wszystkim też bardzo serdecznie dziękuję za obecność, za komentarze. Mirek tutaj liderem, dzisiejszym liderem live'a został Mirosław Narza za Mirek fajne dostaje pytanie. Buziaki. Dokładnie. Mirek, dostajesz buziaki i tutaj też jak potrzebujesz tutaj tego rozwiązania problemu ze swoim tenantem co do rentu, warto porozmawiać z paroma osobami, tak? Jeżeli sobie z czymś pamiętajcie, w biznesie jest tak, że nie zawsze ze wszystkim sobie radzimy i jeżeli będziemy to tłumić i będziemy chcieli znaleźć rozwiązanie samemu, nie zawsze to jest fajne, więc też się nie krępujcie, żeby móc z kimś porozmawiać, kto prowadzi biznes, prowadzi podobny biznes, po prostu zadzwońcie, zapytajcie się, czy wam pomoże, czy z wami porozmawia, bo to jest bardzo istotne, żeby nie zostawać z problemami samemu. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja tobie też, Szymon, dziękuję. Do zobaczenia. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa.